Rodzice, których dzieci uczęszczają do dzierżoniowskiego żłobka, otrzymali elektroniczne karty rejestrujące czas pobytu dziecka w placówce. Elektroniczny system naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku. Przede wszystkim karty te mają usprawnić i skrócić nam dotychczasowy czas, jaki poświęcaliśmy na naliczanie tych opłat, ale mają też one ogromne znaczenie w planowaniu i organizowaniu opieki nad dziećmi. Dlatego, że na bieżąco jesteśmy w stanie monitorować obecność dzieci i do tej obecności dopasowywać też ilość opiekunek w danym momencie, bo ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi nam wyraźnie, że jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a jeżeli w grupie przebywają dzieci poniżej 1 roku życia, czy też dzieci, które wymagają szczególnej opieki, to wtedy opiekę nad 5 dzieci może sprawować jeden opiekun. Także myślę, że ten monitoring na pewno ułatwia nam pracę, mi jako dyrektorowi, w organizowaniu i planowaniu opieki nad dziećmi. To ważne, ponieważ przy opiece nad dziećmi do 3 lat jeden opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad 8 dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia, jeden opiekun może zajmować się maksymalnie 5 maluchów. U nas panie opiekunki pracują 8 godzin dziennie, także czy tak, to opiekun 8 godzin w żłobku musi przebywać, bo taki jest jego czas pracy. Ale w momencie, kiedy na przykład ja widzę, że w godzinach popołudniowych mam więcej dzieci, to jestem wtedy na tyle elastyczna, że mogę czas pracy opiekunki przesunąć, prawda, o godzinę później, czy 2 później opiekun może przyjść do pracy. Czytniki kart i złożone przez rodziców deklaracje pobytu dziecka w żłobku mają istotne znaczenie w planowaniu opieki nad dziećmi. I rodzice, i kadra pedagogiczna są zadowoleni z wprowadzonych zmian. Zaraz na początku lutego było też spotkanie z rodzicami. Przedstawiłam rodzicom sposób funkcjonowania tego elektronicznego systemu naliczania opłat. Wysłuchałam też ich opinii na ten temat i myślę, że wdrożenie tych kart przebiegło naprawdę tak bardzo spokojnie. Rodzice przychodzili, zadawali jeszcze pytania, staraliśmy się im to wyjaśnić. Także tutaj naprawdę nie było jakiegoś takiego sprzeciwu ze strony rodziców. W prowadzonym przez miasto żłobku wysokość miesięcznej opłaty uzależniona jest od czasu, jaki dziecko spędziło w placówce. Elektroniczne czytniki wprowadzone od początku marca usprawnią ewidencję godzin.